Cześć, kochani. Nie wiem, czy to będzie osobny filmik, czy to będzie część jakiegoś vloga, ale stwierdziłam, że pokażę Wam kilka, sporo rzeczy, które ostatnio kupiłam. W większości kupiłam. Też będą rzeczy z PR-u, ale w większości kupiłam. Jest tutaj dużo, wiecie co, okazji wyprzedażowych, bo teraz jeszcze są takie końcówki wyprzedaży, gdzie można upolować rzeczy po prostu w śmiesznych cenach, ale też mam coś z nowej kolekcji, także nie są tylko jakby takie rzeczy one-off, jakby o. Chyba o tym chcę powiedzieć. Zacznę od takich butów, które po prostu. A w ogóle ten sweterek, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu nagrałam Loompol i powiedziałam, że kupiłam sweterek, który będzie sweterkiem ciążowym i będzie dobry za kilka miesięcy. To jest właśnie za kilka miesięcy i on jest właśnie taki idealny na brzuch. Idealny na brzuch. W ogóle moje dziecko, które jest w brzuchu, jest 10 razy bardziej ruchliwe niż była Rozalka i kopie tak mocno, że po prostu już nie mogę, a to jest dopiero 27 tydzień, więc nie wiem. Wiem, jak to trwa do maja. I chciałam powiedzieć, że Rozalie już jest z tych dzieci hiperaktywnych, takie totalne, no nie powiem, że ADHD, ale po prostu bardzo jest aktywnym dzieckiem, rozgadanym, więc nie wiem, jakie będzie kolejne dziecko. Strach myśleć. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy, które chciałam pokazać. W ogóle historia ma się tak, że we wrześniu byłam na wycieczce między innymi z mamą we Wrocławiu, o, też chyba to pokazywałam we vlogu, już nie pamiętam. Ale no, wiecie, wiadomo, że zwiedzanie, ale też jakieś tam sklepy oczywiście po drodze. Ogólnie byłam trochę rozczarowana, że w centrum Wrocławia nie było jakby takiego wyboru sklepów, jakichś takich fajnych, innych i tak dalej. I w ogóle galeria też była chyba tylko taka jakaś jedna, już nie pamiętam jak się nazywała. Ale też tam wieczorem chciałyśmy zrobić jakieś zakupy i wejść i od razu też jakieś ciuchy pooglądać, bo to był taki babski wypad. I tak średnio w sumie był tam wybór z tego, co pamiętam. Weszłyśmy do New Yorkera, bo tam New Yorker był akurat. I pamiętam, że były tam kozaki. I one mi się wówczas, już we wrześniu w zeszłym roku, strasznie podobały. To były beżowe kozaki, takie dla mnie w stylu lat 70. Weszła mi w nie łydka, co jest w ogóle osiągnięciem, bo moja łydka po prostu mało w co wchodzi. Chociaż trochę ostatnio mi łydki jakby tak wysmuklały, tak mi się wydaje. Ale po prostu to jest mój problem życiowy, że łydka mi nigdy po prostu nie wchodzi w cholewkę. A jeżeli wchodzi, to cholewka jest taka szeroka i ten but się robi taki jakiś masywny. Jakby nie przepadam za butami zrobionymi specjalnie na szeroką łydkę, bo one są często takie po prostu mało zgrabne dla mnie. No, ale przymierzyłam te buty właśnie w tym New Yorkerze i wyglądały naprawdę super, ale kosztowały chyba 220 zł, a to była ekoskóra. Ja jakby, wiecie, za buty z ekoskóry, nie wiem, jakby nie cenię ich sobie zbyt wysoko, szczerze mówiąc. Jestem w stanie oczywiście kupić, ale jeżeli nie kosztują jakby, jeżeli kosztują adekwatnie jakby do materiału. I stwierdziłam, a czy prawie, że tak kupiłam, ale trochę mama mi powiedziała, nie, no co ty w ogóle za 200 zł, w ogóle jest jakieś takie ten, nie? No i wtedy ich nie kupiłam. Potem znowu jakoś byłam w tym New Yorkerze jakoś niedawno i one kosztowały chyba 150 zł, ale jakoś byliśmy z Rozalką, przymierzałam dwa rozmiary, nie wiedziałam, który wziąć. W końcu po prostu wyszliśmy. I wiecie co? Ostatnio znowu weszliśmy do tego New Yorkera tutaj w Gliwicach i te buty tam były. Patrzę, czy nie są brudne, bo już w nich chodziłam, ale wiecie co? Urwałam metki, no bo w nich chodziłam. Już sobie gdzieś tę metkę tu znajdę. I słuchajcie, one kosztowały 49 zł z ponad 200, więc gdybym ja je kupiła we wrześniu, tak. Nie, to nie ta metka, to jest coś innego. Ale kosztowały. Nie mam metki, specjalnie to zostawiłam. Kosztowały na pewno 49,99, jakby z 200 chyba 20, z czegoś takiego. Tak jak mówię, jest to ekoskóra, ale wykonane są naprawdę bardzo ładnie, bardzo porządnie, bardzo ładnie wyglądają też na nodze i dostaję komplementy, jak w nich jestem. Jest bardzo ładny, stabilny, dosyć wysoki obcas, ale on jest wygodny, naprawdę szeroki. Przód jest w czub, ale to nie jest jakiś taki bardzo wyciągnięty czub i to jest taki beż. Bardzo ładny odcień, taki po prostu taka złamana, trochę kość słoniowa. Ciężko mi powiedzieć, to nie jest taki ciemny beż, no to jest taki off-white po prostu. Ja mam tutaj rozmiar 39, 40 też była na mnie dobra, była no troszeczkę luźniejsza. Ja mam lewą stopę trochę większą, więc często po prostu biorę ten rozmiar większy.
żeby mnie nie uciskało, zwłaszcza jak jestem w ciąży, bo w ciąży jednak stopy puchną. Jeszcze mi jakoś za bardzo nie puchną, ale pod koniec ciąży no zawsze te stopy są opuchnięte, zwłaszcza jeżeli końcówka ciąży przypada na cieplejsze miesiące, no u mnie to będzie chyba końcówka maja, tak się wydaje, więc no mam nadzieję, że będzie ciepło, przeżyję te opuchnięte stopy, ale po prostu pragnę ciepła. Także po prostu jeżeli marzycie o takich klasycznych kozakach, to są takie ale lata 70, to no jeżeli macie New Yorkery pod ręką, to polecam. I jeszcze były w czerni, natomiast w czerni jakoś, nie wiem, nie potrzebowałam, a beż no naprawdę wyglądają bardzo ładnie, bardzo elegancko i wyglądają drożej niż te 50 zł niecałe. Także serdecznie polecam, jeżeli macie jeszcze te New Yorkery pod ręką i czegoś takiego szukacie, no coś fajnego. No wiadomo, tak jak mówię, to nie jest skóra, więc to nie przetrwa wieczności, ale też nie oszukujmy się, ile ja w takich jasnych kozakach będę chodzić. No teraz już się kończy jakby trochę sezon, pewnie paręnaście razy w nich wyjdę, ale to nie są takie buty, które będę męczyć codziennie, więc stwierdziłam, okej, kupię. I bardzo mi się podobają i jestem z nich bardzo zadowolona. Także to jest pierwsza rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, bo po prostu mega, mega, mega okazja. Druga rzecz, która jest mega też okazją, naprawdę super ekstra, tylko to już wyższa półka cenowa. Od dawna, wiecie co, czaiłam się na kapcie z UGG. Ciepłe, po prostu kapcie, ciepłe i w ogóle. Ja mam, ogólnie mam zawsze zimne stopy i ogólnie mam zawsze zimne ręce. Bardzo często śpię w skarpetkach grubych, no po prostu takie mam krążenie. I od zawsze jakby właściwie tak miałam. A jak chodzę po domu, to zawsze chodzę gdzieś tam w klapkach. I stwierdziłam, że kurde, fajnie by było. Kiedyś miałam sobie takie polskie firmy. Oni chyba są gdzieś z Podhala, ta firma się nazywa Vanuba przez V. Miałam takie różowe, wełniane właśnie z wełny owczej klapki i one były naprawdę super ciepłe, super fajne i bardzo długo mi gdzieś tam przetrwały, ale też nie były jakoś takie no mega tanie, no nie były w cenie jak UGG, ale no jakby powiedzmy, że jakoś adekwatne do ceny, bo rzeczywiście długo mi przetrwały. Wciąż gdzieś je tam mam, ale gdzieś tam są jakieś już poplamione. Tu gdzie stopa jest, one są już takie lekko wyleniałe, ale ogólnie mogę je polecić. Bardzo fajnie mi się sprawdziły. I wiecie co, przeglądałam Zalando i trafiłam na... Ja do dzisiaj nie wiem, czy to jest prawdziwa cena, czy coś im się pomyliło. Ale te po prostu boskie sandały z UGG. Dokładnie te, na które się czaiłam. One występują w bardzo wielu już teraz kolorach. Jeszcze są takie z trochę inną podeszwą. Super jest w nich to, że one mają normalną, jakby też już w nich chodzę po domu, więc teraz dam do pudełka, żeby ładnie wyglądało, ale chodzę w nich po domu, więc nie są jakby czyste. Ale mogę się o nich wypowiedzieć, bo wolę mówić o rzeczach, jeżeli już ich trochę poużywam. Także mają normalną, twardą podeszwę, więc można w nich normalnie wychodzić na zewnątrz, na dwór. To nie są tylko stricte kapcie, tylko też normalne jakby sandały. Także myślę, że na wiosnę czy coś takiego spokojnie w nich jeszcze będę chodzić. Wątpię, czy w upały będę chodzić w wełnianych kapciach. Raczej nie, bo nie wydaje mi się to do końca higieniczne. Chodzi mi o pocenie się stopy w ogóle. Ale po prostu, no coś pięknego. I je można nosić normalnie tak, jako klapki, jakby ignorując tą gumę, albo można nosić bardziej jako sandały, tak żeby ta guma tutaj trzymała i na tej gumie jest napis UGG. Ja nie lubię tych takich właśnie gum z napisami, z nazwami marek. Wydaje mi się to bardzo butikowe już teraz i bardzo mi się to nie podoba. No ale no dobra, przeżyję powiedzmy. I kolor po prostu kocham. Wydaje mi się, że one były na mocnej wyprzedaży właśnie przez ten kolor. Natomiast to jest kolor, który będzie jednym z najmodniejszych kolorów teraz w tym i następnym gdzieś tam sezonie. Także w ogóle nie rozumiem tej przeceny. No ale do sedna. One normalnie kosztują około 500 zł. Znajdę ich gdzieś tutaj wkleję. I one na Zalando były za 160 zł. Także normalne, nowe, oryginalne i był ostatni chyba rozmiar w ogóle, dlatego tak jak mówię, no to już jest ciężkie do znalezienia, 40, tak, ostatni rozmiar. I to jest wszystko po prostu wełniane, z tej takiej wełny UGG. Ja sobie bardzo cenię ich jakość, wykonanie i w ogóle. Także och, naprawdę na Zalando warto polować, jeżeli chodzi o różnego typu właśnie promocje, wyprzedaży, jakieś kody zniżkowe. No bo te klapki no za 160 zł, no to jest po prostu szaleństwo. Jeszcze w takim szalonym kolorze, który jest dziwny, ale przez to, że jest tak dziwny i abstrakcyjny, to pasuje do bardzo wielu rzeczy. Ja w ogóle bardzo lubię neony, lubię dodatki właśnie neonowe i metaliczne, bo one są zawsze dla mnie takie bardzo nowoczesne, kopenhasko, skandynawskie, jeżeli je się oczywiście dobrze zestawi. Także no, to była świetna okazja. I od razu Wam pokażę coś, co kupiłam pod kolor tego, bo mam
bardzo mało rzeczy w tym dokładnie kolorze w szafie. I kupiłam, bo akurat przychodziliśmy koło Senseja, coś tam byłam oddać jak zwykle. I wisiały u nich takie, wiecie co, zwykłe tank topy. Takie po prostu normalne, bawełniane. Chyba to jest normalna taka bawełna. One nie są takie mega, mega kryjące. Aha, już odcięłam sobie nawet metkę, bo mnie denerwowała. I one kosztują tam, jak wiszą na jakieś plomce, wiecie co, 5 zł. Także no, przepraszam, wiadomo, że jakość to nie będzie jakaś, wiecie, rewelacyjna, ale jeżeli potrzebujecie lekkiego, miękkiego tanktopu, zwłaszcza w kolorze, który Wam będzie konkretnie do czegoś pasował, to myślę, że cena 5 zł to jest cena nie do pobicia. Wiem, że wszyscy po prostu plujemy na Senseje i wszystkie takie sklepy, ale wydaje mi się, że nie ma co się też zacietrzewiać, bo wszędzie można znaleźć jakieś fajne perełki. Grunt, żeby kupować to, w czym chodzimy, co w czym chcemy chodzić, to co nam pasuje do innej rzeczy z naszej garderoby, a niekoniecznie po prostu zamykać się na jakiś sklep, bo nie będziemy tam kupować, bo tam jest słaba jakość. Teraz w Senseju naprawdę jakościowo rzeczy są niektóre bardzo dobre i w życiu byś nie powiedzieli, że jest ten Sensei, który, nie wiem, 5 lat temu jeszcze był skrzypiącym poliestrem. Także kupiłam topik za 5 zł. Były w przeróżnych kolorach, natomiast tych topów mam trochę i nie będę się, wiecie, zaopatrzać na zapas. I chyba tam też, tak, tam też kupiłam ostatnio, wiecie, te spódnice. To były różowe cekiny i to była mniówka z różowych cekinów, kosztowała 29 zł, wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądna cena, rozmiar XL i to jest na tyle naciągliwe, że ona jest dla mnie dobra i teraz mogę ją naciągnąć normalnie na brzuch jeszcze, ale też mogę nosić pod brzuchem i myślę, że po ciąży też będzie fajna. I wiecie co, to jest kolejna z tych rzeczy, która jest tak abstrakcyjna, dziwna i inna, że pasuje do bardzo, bardzo wielu rzeczy. Czarne rajstopy, proste czarne kozaki, czarny golf, świetna stylówka. Duży, na przykład beżowy, miękki sweter, taki oversize'owy, włożony tutaj i na przykład te jasne kozaki, też świetna stylówka. Albo jako baza mamy jakiś na przykład ciężki właśnie płaszcz jednokolorowy, nawet nie wiem, zielony, ale powiedzmy, że czarny, bo to jest taki najbezpieczniejszy, czarny jakiś top. Taka spódnica, czarne rajstopy, czarne czułenka i to już nam robi ten outfit. Po prostu odrobina cekinów, dobrze gdzieś tam skomponowanych, dobrze zestawionych. No, według mnie to się nie starzeje. I teraz powiedziałam takie, wiecie, takie najbardziej basicowe, proste stylizacje, ale oczywiście można zaszaleć z kolorami, z fakturami, jeszcze z innymi cekinami. No i to jest coś, co warto. Z pewnością to wychodzę po prostu i uwielbiam, nie wiem, jest coś różowego, w różowych cekinach, w intensywnie różowych cekinach, coś takiego, że się nie potrafię oprzeć. To jest tak babsko, glamowo, kiczowato, wspaniało, takie bezkompromisowe, że po prostu nie potrafię się im oprzeć. Uwielbiam ostro różowe cekiny, po prostu zawsze kocham, także bardzo polecam. Z rzeczy, których nie polecam, też mam spódnicę, która wróci. Weszliśmy też chyba do Reserved, bo też miałam coś do oddania. Aha, jak zamawiałam te takie turkusowe kozaki, które pokazywałam ostatnio we Wloszku, pokażę je. To są te kozaki. Bardzo mi się sprawdzają, już w nich chodziłam kilkukrotnie. I o dziwo są, wiecie co, bardzo wygodne. Ten obcas jeszcze jest też nie za wysoki, tak naprawdę fajnie mi się sprawdzają. Aha, byłam oddać te takie kozaki, które Wam też w tym vlogu pokazywałam, a czy botki takie beżowe, które obcierały bardzo niefajnie z tyłu. No i oczywiście przechodząc coś zgarnęłam. Wzięłam taką spódnicę na szybko, taką a la z boucle, a la, wiecie, taka a la Chanel, bo jakoś ostatnio mi się ta estetyka podoba. Chociaż chcę coś takiego beżowego, właśnie ładnego kupić. I wzięłam rozmiar L, ona była niedroga, tak, 26 zł. I wiecie co, wzięłam ją i nawet jest ok, ale nie zauważyłam tego, że ona nie jest na podszewce, a ja takich rzeczy nie na podszewce nie lubię z czegoś takiego, jakoś nie wiem, to wykończenie jest dla mnie takie bardzo, bardzo tanie i takie półprzeźroczyste, także ona po prostu wróci. Także tego po prostu nie polecam, to się będzie, nie wiem, podnosić na rajstopach i tak dalej. I tak jak mówię, to będzie takie półprzeźroczyste, nie za fajne. Także to niestety wraca. Aha, i sięgnęłam tam jeszcze, co, wiecie co, na po spodnie. Ja nie jestem za, wiecie co, za...
Ja nie jestem zadowolona z jakości dresów z Reserved raczej. Zdarzyło mi się kupić taki fajny, wydawało mi się, że fajny komplet z takiej grubej bawełny i on mi się totalnie skulkował po miesiącu. Ktoś mi się tutaj ostatnio pytał, znaczy skulkował się, zmechacił się, wszędzie w sensie zrobiły się takie po prostu bardzo mocne kulki od pocierania materiału, no nie? Na szczęście tam uznają reklamację, uznali mi reklamację od ręki, ale jakoś no niechętnie po prostu. Ale wisiały, wiecie, to takie spodnie, niby niepozorne, takie coś. Rozmiar XL wzięłam i wiecie co, tutaj składowo, myślałam, że to jest właśnie skrzeczący, trzeszczący poliester, ale rzuciłam okiem na metkę, już Wam powiem dokładnie. Tu jest 77% wiskozy, 20% poliester i 3% elastan. I rzeczywiście, przez tą wiskozę one są tak przyjemne i mięciutkie. W środku są w taki sposób wykończone, a tutaj są takie mięciuchne, takie lekko, nie wiem jak to się nazywa, takie jakby szczotkowane. I powiem Wam, że to są najwygodniejsze spodnie, jakie mam. Po prostu uwielbiam w nich chodzić. Ubolewam, że teraz ich nie mam na sobie, ale jestem wysmarowana samoopalaczem. A wiecie co, ostatnio, a czy to jest kolejna historia, ale wydaje mi się, że mój samoopalacz zniszczył mi już tyle ubrań. W sensie po jakimś czasie na białych ubraniach u mnie wychodzą jakieś takie, niektórych właśnie, jakieś takie ciemne, jakbyś takie zacieki, jakieś takie plamy. I nie wiem, teraz do tego doszłam, że to po prostu musi być samoopalacz, który wszedł w takie ubrania i ja w ogóle nie wiem, jak znaleźć ten samoopalacz z tych ubrań. Dlatego teraz już bardziej uważam. One są boskie, one są chyba jeszcze na stronie, też były na przecenie, ale one nie były takie tanie, one chyba 50 albo 60, znaczy takie tanie, 50 albo 60 zł kosztowały. I jest do nich też top taki z krótkim rękawkiem i jest do nich też kardigan. Kardigan mi się średnio podoba, bo on ma takie poły, jak taka woda lejąca się, ja się w tym czuję staro. Top bardzo mi się podoba, natomiast kosztuje 70 zł i czekam na jakąś przecenkę małą, bo skoro za spodnie zapłaciłam tam 50 czy... nie pamiętam. Chyba 50 zł, albo 60. To jakby w mojej głowie niedorzeczność to jest, żeby top kosztował tyle samo. Więc czekam na jakąś drobną przecenkę. Ale też kolor jest taki, że mam bardzo dużo rzeczy pasujących do tego. Aha, i na dole jest ściągacz, to dla mnie jest ważne. Bo no ja nie jestem jakoś tak za długa i nie lubię, jak mi te, wiecie, końcówki, zwłaszcza spodni dresowych, jakichś takich materiałowych, szurają po ziemi. Po prostu mnie to denerwuje, więc lubię w takich spodniach po domu mieć ściągacz u dołu. I też właśnie jak mam te spodnie i te moje z UGG, te takie sandały po domu, to jest po prostu takie cozy i przyjemne i milutkie i cieplutkie. Tutaj niby ten skład nie jest taki bardzo grzejący, ale jest w tych spodniach naprawdę tak bardzo ciepło, ale też przewiewnie przez to, że właśnie tam jest bardzo dużo wiskozy. Także bardzo serdecznie Wam polecam. Najbardziej miękkie, delikatne, przyjemne dla ciała spodnie i też one są nie za grube i bardzo ładnie w tym sylwetka wygląda, bo one nie sterczą, tylko gdzieś tam opływają pupę i tak dalej. Także to wygląda bardzo ładnie. I jeszcze, aha, jeszcze jak byliśmy w tym New Yorkerze, widzę, że mam jedną koszulkę, którą pokazałam. I chcę ją pokazać, bo wiem o tym, że na rynku jest deficyt pewnego modelu jakby koszulek. Wiem, bo od zeszłego roku dosłownie, wiecie co, szukałam dokładnie takiej koszulki. Koszulki normalnej, odrobinę dłuższej, z V-neckiem, ale takim głębszym, nie takim dekoltem krótkim w serek, tylko takim po prostu głębszym, głębszym. Szukałam takiej wiskozowej, bo mam taką z H&M, która ma po prostu chyba z 8 lat. Ta, co prawda, nie jest do końca taka wiskozowa, bo ta jest, a nie, 95% wiskoza i 5% elastan, natomiast ona jest taka stosunkowo gruba, a ja szukałam takiej bardziej szmatowatej, wiecie, takiej naprawdę takiej naciąganej, takiej najprostszej, bo na lato po prostu uwielbiam takie koszulki nic z głębokim dekoltem V, mam taką, tak jak mówię, jedną i nie mogę bez niej żyć i znalazłam, są w New Yorkerze, kosztują chyba 28 zł, są w kilku kolorach i śmiem twierdzić, że są po prostu idealne. I to jest rozmiar M. Taka naprawdę luźna M-ka, to jest taki krój oversize, głębszy dekolt, tak jak widzicie, grubszy dosyć materiał, nie jest jakiś bardzo gruby, ale nie jest taki mega prześwitujący, widzicie, no coś tam będzie prześwitywać, ale nie za bardzo i jest taka lejąca się z tego takiego, wiecie, ciężkiego, takiego mięsistego materiału, naprawdę jakość dużo lepsza niż 28 zł. Bez przesenki, normalnie to jest jakaś taka regularna promocja. Strasznie dyszę, więc pauza. Mam jakiś team po prostu różowy, wszystko prawie jest różowe. Też, jeżeli chodzi o rzeczy dziecięce, pokażę Wam tylko, żeby wszyscy zakwiczeli z radości.
No, różowa koszulka. W smyku też są bardzo fajne, wiecie co, przecenki. Ta koszulka na przykład 39,90 to jest oryginalna cena. Ja ją kupiłam za 6 zł w smyku, dziękuję. Kupiłam tam jeszcze jakieś geterki, jakieś bodziaki dla najświeższego nabytku naszej rodziny też. Chociaż mam bardzo dużo też rzeczy po rozalce, no ale wiecie, zawsze to coś nowego fajnie kupić. I też bardzo dużo właśnie, tak jak mówię, przeceny są rzeczy dziecięcych, farbanki. Cóż mogę rzec, w H&M-ie też wiecie co, są te swetry, które są już troszeczkę, kurde, takie obklepane, ale jakoś tak urzekł mnie ten kolor. Czy możecie zobaczyć, że lubię pewien rodzaj dekoltów? I to jest sweter, też on miał bardzo fajny skład, bo to jest 70% eko-wiskozy, cokolwiek znaczy eko, po prostu greenwashing, witamy, no ale okej, okay, ale wiskoza powiedzmy. I to jest jeden z tych swetrów pod tytułem jakby podróbka, inspiracja tymi swetrami z tej firmy Kate. Nigdy nie wiem, jak wypowiedzieć nazwę tej firmy, ale chyba Kate. I oni mają właśnie te takie charakterystyczne swetry z tym bardzo szerokim tutaj dekoltem, z takimi tutaj serduszkowym tutaj wycięciem i też te rękawy mają bardzo długie i rzeczywiście tutaj H&M-owe rękawy też są długie i one też mają często takie przedłużenia z przodu, tutaj jest jakby normalny krój, ale bardzo ładnie to wygląda. Zastanawiam się, czy zostawić ten sweter, bo wiecie co, on tak, o ile ten sweter on jest na tyle tutaj, że na przykład ramionczka z biustonoszami nie wystają, tak ten ma tak szeroki ten dekolt w poprzek, że nie mogę mieć normalnego biustonosza, tylko muszę mieć taki strapless, czyli bez ramionczek. A teraz mi się nie chce nosić straplesów, bo one trochę bardziej uciskają, naciskają tutaj na wszystko, a jednak jak się jest w ciąży, tutaj uciskanie tutaj nie jest przyjemne, bo i tak są problemy z oddychaniem, z wzięciem tchu, z tego wszystkiego, więc jak coś mnie za bardzo uciska i ma za mały obwód, to po prostu nie noszę, bo mnie to zbytnio męczy. Czyli jakby zacznę pewnie nosić straplesy, jak już urodzę dziecko, czyli to będzie pewnie maj, a w maju już długi rękaw raczej odpada. Mam nadzieję, jakby, więc wiecie o co chodzi, tak myślę z tego punktu widzenia strategicznego, czy go zostawić, jeszcze go poprzymierzam. Bardzo mi się podoba, jakby będzie pasował do wielu stylówek i one tam są w kilku na pewno kolorach, też są białe, czarne, są białe z takimi czarnymi lamówkami i chyba czarne z białymi, także bardzo fajny, bardzo modny fason, bardzo kobiecy i też ten dekolt jest przepięknie tutaj podkreślony w tym, także pod tym kątem bardzo Wam polecam. No ja tak jak mówię, nie wiem czy zostawić, czy oddać, tylko właśnie przez te takie względy praktyczne, że teraz naprawdę nie chodzę w rzeczach bez ramionczek, bo ten mój ulubiony bez ramionczek, który mam, jest dosyć ciasny, bo taki powinien być biustonosz bez ramionczek, bo on jak nie jest ciasny, to mam nie trzyma biustu, no nie? Tylko, że teraz jakby rzeczy ciasne tutaj to dla mnie odpadają, bo ja już dyszę, no nie? A mam taki spoko biustonosz, znaczy dopasowany, ale nie jakiś bardzo luźny, nie? Natomiast bardzo, bardzo, bardzo ładny ten sweterek, bardzo Wam polecam. Wygląda drogo dosyć. Z rzeczy jeszcze, które kupiłam. Moja córka miała ostatnio swój pierwszy bal w żłobku. To był bal walentynkowy. Sama sobie oczywiście wybrała suknię. I akurat wiecie co, byłam na nagrywkach właśnie w Faktorze Gliwickim, tym, z którym mam właśnie współpracę. Tam zawsze są rolki na Instagramie, także zapraszam. I między innymi tam właśnie w sklepie Only, tam są zawsze takie szalone wyprzedaże. I wiecie co, była ta torebka z Veromody, która była ze 100 na 20 zł przeceniona. I stwierdziłam, że ona będzie idealna po prostu dla mojej córeczki. I rzeczywiście odpięłam tutaj ten pasek, bo ona jest jeszcze, znaczy rozalka na tyle mała, że jak biega z tym paskiem, to ja się boję, że ona się przewróci o ten pasek, wybije sobie zęby i w ogóle. Wiadomo, że jedynki dopiero, ale jednak. Ale po prostu taka torebeczka. I powiem Wam, ona weszła na ten bal swój, miała tutaj przewieszony sweterek i ona pół balu po prostu z tą torebką w ręce. Nie chciała jej wypuścić, także to jest po prostu pierwsza oficjalnie torebka rozalki. Oczywiście to jest normalna torebka i jak najbardziej można ją nosić. Metaliki i w ogóle to jest jakby temat, który ja kocham, uwielbiam metaliczne dodatki, neonowe dodatki, tak jak mówię, jakieś takie holo, bo wydaje mi się, że dobrze zestawione naprawdę odświeżają outfit, dodają gdzieś tam lekkości, takiego modowego sznytu, a teraz w tym sezonie w ogóle metaliczne dodatki są takie mega, mega, mega modne, także mała srebrna torebka myślę, że absolutnie zawsze się przyda. I jeszcze kilka rzeczy kosmetycznych, tak jak Wam ostatnio, gdzieś to muszę odłożyć. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, ostatnio, w jakichś ulubieńcach pewnie, ja mam problem ze znalezieniem fajnego korektora
nie drugiego, takiego z drogerii, więc jakby zaczyna łowy, polećcie mi, jeżeli jakieś konkretnie lubicie, ale kupiłam dwa z Evelyn Wonder Match, to jest korektor, który jest jakby dedykowany pod ten podkład Wonder Match, który jest takim taki ich hitowy. I mam odcień numer 10, Light Vanilla, bo on był taki dosyć ładny, dosyć żółty. I on kosztował chyba w Hebe 17 zł, jest na jakiejś wyprzedaży. I jeszcze wzięłam z Belle, bo ktoś mi z Was polecał właśnie tutaj, Liquid Eye Concealer. I on miał taką dosyć fajną, emolientową formułę, konsystencję. Nie miał jakby 100% krycia, ale był bardzo przyjemny i on kosztował 10 zł na wyprzedaży właśnie w Hebe. I ja mam odcień w ogóle 04 Lightning Banana. Jest taki dosyć no bananowy, jak sama nazwa wskazuje. Dosyć ładny, żółciutki. I on rzeczywiście daje takie wrażenie na ręce, jakby nawilżał. Chociaż krycie nie jest perfekcyjne. Myślę, że on będzie taki bardziej na takie lekkie dni. Jeżeli chodzi o Eveline, to jeszcze go tak nie testowałam mocniej. Tutaj krycie, wydaje mi się, to jest Eveline, że będzie mocniejszy niż w tym, Belle. No, jestem ciekawa, jak on się... Ja chyba kilka swatchowałam z tych Eveline i ten był taki najbardziej emolientowy jeszcze z, przy tym wszystkim z kryciem na dłoni. Także bardzo jestem ciekawa tego, jak mi się sprawdzi. Dostałam też paczkę od Vichy, bardzo mi miło. I to są jakieś dwa produkty ich, które są chyba w miarę nowe. Wiem, że ostatnio jakby hitową rzeczą od Vichy, ostatnio od paru lat, to jest to ich takie serum Thermal 89, nawilżające cery suche, zwłaszcza go bardzo, bardzo lubią. A tutaj jest paczka z rzeczami do cery dojrzałej raczej. Mamy tutaj serum B3, przebarwienia i zmarszczki z 5% niacynamid, kwas glikolowy, witamina CG, biopeptyd i woda wulkaniczna Vichy. Tak, z tego składu wygląda to na coś, czego mogę używać w ciąży, bo nie powinno się kwasu salicylowego na pewno i na pewno retinoli, tych rzeczy nie używam. Tego jestem bardzo, bardzo ciekawa. I do tego jeszcze jest SPF 50 krem, Lift Active, też jest niacynamid, aktywne składniki peelingujące, muszę poczytać, czy właśnie tutaj nie ma kwasu salicylowego, bo wiem, że to jest ta rzecz, którą się powinno akurat uważać bardziej w ciąży. Podejrzewam, że w takim kremie to stężenie jest takie, że nic by nie zrobiło, ale lepiej według mnie tutaj dmuchać na zimne, także to jest taki pierwszy zestaw, za który bardzo dziękuję, oczywiście dam Wam znać, jak się to sprawdzi. Potem dostałam paczuszkę z Nuxe, uwielbiam tę markę i dostałam jakby zapas i uzupełnienie rzeczy, które kocham. Po pierwsze Super Serum 10, o którym Wam tutaj nieraz trąbię, że to jest moje ukochane serum. Jeżeli go nie widzę, jeżeli go nie używam, to naprawdę widać różnicę. On jest w takiej formie przeładnej w ogóle, że to jest kwas hialuronowy, a w środku są cząsteczki olejków. Albo na odwrót, nigdy nie wiem, ale jednocześnie jest nawilżający, odżywczy, ta cera jest taka błyszcząca, ale nie jest też za ciężkie, naprawdę uwielbiam to. I potem z tej samej linii jeszcze dostałam krem na noc i krem na dzień, on jest welwetowy. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie to jest taka seria dla cery bardziej dojrzałej, ale czekam takie właśnie ujędrniające, ale one mają takie dosyć matowe wykończenia, bardzo przyjemne, właśnie takie welwetowe, tutaj mam je otwarte. I ten nadzień, on jest w dwóch formach występuje. Jedna forma jest właśnie taka welwetowa, pudrowa, a druga jest taka całkiem niby matująca. Ale wiecie, to jest taka... To jest trochę takie uczucie, jakby to była taka mega odżywcza, mega nawilżająca baza pod makijaż, bo to nie jest, broń Boże, suche, to nie jest ściągające, absolutnie nic z tych rzeczy. To daje przepiękne uczucie nawilżenia i taka cera jest oaksamitna, coś takiego. I oczywiście na noc jest dużo, dużo bogatszy, ale bardzo lubię tę serię, jakby non-stop jej używam. Aha, chciałam to tak ładnie postawić, żeby było widać. A zupełnie tego nie widać. Widać, to mój biust. I jeszcze jest krem pod oczy, który jest również taki bardzo przyjemny, welwetowy, dosyć lekki. I to jest ta taka seria ujędrniająca. Jeszcze dostałam, wiecie co, paczuszkę od Weledy.
Paczuszka skierowana właśnie do mam, jakby produkty takie bardziej stricte dla dzieci. Ja bardzo lubię te produkty dla dzieci z Weledy, dla dorosłych też lubię oczywiście najbardziej te kremy takie odżywcze do twarzy, o których też tutaj niejednokrotnie mówiłam. Z rzeczy, które znam, dostaliśmy body wash and shampoo, czyli taki specyfik do mycia ciała i włosów, bardzo delikatny, taki bardzo fajny, odżywczy, nawilżający. Rozalka ma bardzo wymagającą skórę i nie wszystko się nie sprawdza rzeczywiście. Lubię takie bogatsze formuły, bardziej nawilżające, emolientowe, nic mocno podrażniającego i to było naprawdę fajne i ładnie pachnie rumianeczkiem. Potem dostaliśmy krem przeciw odparzeniom z nagietkiem lekarskim i to jest jeden z najlepszych kremów takich podpieluszkowych, powiedziałabym. Bardzo ładnie regeneruje, bardzo ładnie nawilża, wszystko tam jest naprawdę super ekstra, jeżeli chodzi o te sprawy podpieluszkowe. Jeden z najlepszych, to jest już nasze któreś opakowanie, bo przy rozalce kilka ich użyliśmy. I dla mnie to jest nowość, tego jeszcze nie znam. I to jest All Purpose Balm, czyli balsam jakby uniwersalny, wielozadaniowy balsam dla dzieci o działaniu ochronnym. Sprawdzi się na skłonnej do przesuszenia delikatnej skórze twarz i ust dziecka. Przynosi ulgę sprzeszniętej skórze policzków, brody i rączek. Ojej, jak słodko. Szkoda, że się kończy zima. No pachnie tak lekko, lekko rumiankowo, lekko... Nie wiem jak w sumie, tak lekko, lekko naturalnie, o, zobaczmy, no tak, jest taki bardzo, bardzo tłuściutki. No, zdecydowanie może być przyjemny i fajne takie małe opakowanie, które będzie dosyć poręczne, także bardzo dziękujemy Weleda, bardzo lubię Wasze produkty. Niech mnie ktoś zabije, ale właśnie gadałam jeszcze przez 10 minut i patrzę, nie włączyłam nagrywania. To jeszcze ja już nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, o czym mówiłam. Chyba o tym, że to są głównie takie moje ostatnie zakupy, oprócz zakupów lumpowych, będzie oczywiście osobno lump haul, ale po prostu musiałam się czymś takim przełamać, bo tak jak mówiłam w ostatnim filmie, po prostu miałam cięższy okres po prostu. Po prostu. Także to jest to. Jeżeli to, co mam na sobie, to sweter, tak jak mówię, jest z lumpka. Jest osobny lump haul, gdzie on też występuje. Kolczyki to jest, wiecie co, Oliver Bonas. Kupiłam jeszcze w Londynie. Bardzo mi się podobają, bo to są takie perły w takim nieoczywistym wydaniu, przełamane tutaj takimi jasnofioletowymi, a tutaj takimi jasno zielonymi kamyczkami, takimi jakimiś cyrkoniami, czymś takim. Mam bardzo dużo makijażu na sobie dzisiaj, bo musiałam poczuć się lepiej, poczuć się po prostu ładniej, bardziej kobieco, jakoś tak bardziej wyjściowo, więc jest ten make-up, są perły. I wiecie co, ostatnio w ogóle dawno moje włosy nie wymagało ode mnie tak małego nakładu pracy, żeby wyglądać dobrze. To, jak moje włosy wyglądają teraz, to jest dla mnie top w ogóle. Uwielbiam moje włosy właśnie tak, że są tutaj, jest niby coś ułożone, jest troszeczkę objętości, ale są takie trochę jakby andan, jakbym się po prostu nie starała. To jest ich drugi dzień, wczoraj je myłam. Są idealne. Po prostu mogły być jeszcze trochę dłuższe, ale ogólnie, jeżeli chodzi o fakturę, połysk, objętość i tak dalej, to kocham. Byłam właśnie ostatnio tej mojej Wioli tutaj w Gliwicach, do której chodzę, którą serdecznie polecam, którą podlinkuję też pod tym filmem, rzecz jasna. Ale po prostu minimum nakładu pracy. Mój ukochany szampon z Evo. Czasem odżywka, czasem bez odżywki. Wiem, że to jest szok, ale czasem po prostu wchodzę pod prysznica bez odżywki. Ten szampon jest tak dobry, że świetnie oczyszcza, pozostawia objętość i też włosy są niedwabiste. Potem po prostu włosy zawijam w ręcznik z mikrofiby, taki fajny sobie w Decathlonie ostatnio kupiłam, jest bardzo chłonny, bardzo fajny. I potem wiecie co, biorę Olaplex 6, daję go, no nie za dużo, ale tak odtąd, jakby żeby dobrze te włosy pokrył, suszę suszarką na dużej szczotce, nie prostuję ich w ogóle, trochę suchego szamponu też mój ulubiony ostatnio to właśnie jest ten z Evo i na końcu wiecie co, biorę ten olejek z Nukes. Ja go używam ostatnio, to jest nie ta wersja, ta, to jest wersja lekka. Używam go na twarz, pod podkład najczęściej i używam go też do włosów. Naprawdę teraz powoli się totalnie zakochuję w tym produkcie. I on daje to, że te włosy mają taką właśnie lekką, widzicie, że mają taką lekką falę, że nie są takie gładkie, gładkie, jak po wysuszeniu na szczotce, tylko mają sobie trochę objętości, jednocześnie trochę błysku, ale on działa tak, jakby dodawał im odrobinkę tekstury, ta wersja sucha oczywiście, także no to i to jest to, to są włosy, włosy myte wczoraj, dzisiaj tyle to zrobiłam, to po prostu rano je uczesałam, trochę właśnie jeszcze tak zgniotłam
I to tyle, bez żadnego układania, bez żadnego prostowania, bez niczego. Uwielbiam je. Moje włosy mogłyby wyglądać tak po prostu codziennie. Naprawdę trzy dobre produkty, 3-4 dobre produkty i wystarczy. Ja normalnie robiłam i szampon, i odżywkę, i potem psikaną, i jeszcze taką, i jeszcze coś, i jeszcze tam. I oczywiście te włosy wyglądały fajniej, ale to jakby to było dużo więcej nakładu pracy, jak ja tak mówię, gdzie teraz no to jest chwila i kocham, po prostu kocham, uwielbiam. Jestem mega zachwycona moimi włosami ostatnio, ale to może jest tylko mój samozachwyt nieobiektywny. Dobra, rozgadałam się już dzisiaj. To chyba tyle. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Postaram się jak najszybciej nagrać Lumpola. Wiem, że mam zaległe stylówki z Grammys i z czegoś jeszcze, z Brits, o Boże, na Brits, co tam się działo. Sam Smith, po prostu uwielbiam tego kolesia. Ostatnio to już w ogóle, no ale jest trochę ciekawych stylówek do omówienia, także postaram się, też dramy mamy. Jest tego trochę do nagrania i mam nadzieję, że jakby ten tydzień będzie trochę bardziej sprzyjający i uda mi się trochę odkopać z materiałem, bo tęsknię za nagrywaniem, tęsknię za Wami. Ale na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dajcie znać, czy ostatnio mieliście jakieś interesujące łowy, łupy zakupowe. No i cóż, do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!